Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku prezentuję Wam funkcjonalność krzesełka, jakie używa moja Lili. To krzesełko jest firmy Graco. Jestem zadowolona z niego w 100%. Jest bardzo funkcjonalny. Górę możemy zdjąć i dziecko może siedzieć sobie w tym krzesełku na podłodze, bawiąc się zabawkami. Pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie zostawiać dziecka niezawiętego w pas. Tutaj widzicie taki wkład, ja używałam go może przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie, jak zaczęliśmy karmić Lili, on się mi strasznie pobrudził, musiałam go prać, to jest z materiału, także dwa tygodnie może poużywaliśmy go i od razu go zdjęłam. Ta główna część pokryta jest ceratką, jest bardzo fajna do zmywania, ja używam mokrych chusteczek, wystarczy tylko przetrzeć i jest czyste, także nie ma tego kłopotu, że musicie prać, ja przecieram tylko tą chusteczką, jest zawsze czysty. Po naciśnięciu od spodu blatu przycisków bardzo łatwo się go montuje i są dwa poziomy. Możecie ustawić dziecko bliżej blat lub troszeczkę dalej. Blat jest, ta pierwsza część jest zdejmowana, taka tacka. Bardzo fajnie możecie zdjąć i to wymyć. Jest bardzo duży, także też jest super. Tutaj na nóżki widzicie, są trzy poziomy. My użyjemy jeszcze tego pierwszego, bo jest jeszcze malutka. Jest mega wielki kosz na zabawki, także to jest super, że ja tam powrzucam wszystkie rzeczy jej i to jest fajne. Ma to krzesełko też kółka, także łatwo też się przemieścić z całym krzesełkiem, na przykład do salonu bądź do przedpokoju. Tak też się prezentuje przy stole. Są trzy poziomy oparcia. Z tyłu jest takie miejsce, wgłębienie, ja tam wkładam jej śliniaczki, żebym miała zawsze pod ręką, bądź jakąś chusteczkę. Po naciśnięciu tych guziczków wyjmujemy tą górną część krzesełka. Tak wygląda krzesełko, górna część. Jest to bardzo fajne, bardzo funkcjonalne. Jeżeli wkładacie tą górną część krzesełka, ona musi kliknąć. Thank you.
Mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał. Oczywiście kciuki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!